na te rowery, na te pociągi. A tam musisz iść tam więcej. Idę do przodu. A wy nie idziecie? Piasek do akcji zima już przygotowany. Kurde, to jedna wielka linia. Ten jest nawet lepszy do roweru, ci powiem. To tam do przodu się szednie i tam jest więcej miejsca. Do tyłu, to do tyłu idziemy. Kadać. No to może bilet minimum. Ale on ci przyjdzie tu. Ja nie wiele jak ja, nie idzie go tam wsadzić. To jest nawet lepsze do rowerzystów takich coś. Ja się rozbieram. Ale nas przegonił. Ale ja tak myślę, że będziemy do tyłu szedać. Ja się rozbieram. Będzie ciepło teraz. Teraz będzie Endomondo rekordowe prędkości zachowało. A, ja bym załączonego. A ja nie mam załączonego. Ja jadę. Jadymy jakimś danym trupem. Tam nie są? To Czałkowice Zdrój. Zdaje się, że to tu trzeba iść. Okay. Nie ma tu pójdę do roweru? Ja tam. Plac... No bo my tam, czy nie? Plac Marii i Lecha Kaczyńskich. Przestacje Sosnowiec Górny, dobrowolny Zawiercie Myszków, wjedzie na tor 4-3. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Planowa zjazd pociągu godzinie 9.46. Przyspieszony pociąg osobowy z 6 do stacji Wisła Błędce, przestacje Thank you.
tam trzeba iść, nie? No ty nie śmiesz jechać, bo cię zaraz ochrona dorwie. Nie. Czemu nie wolno? Na dworcach nie wolno. Mnie się pyta. To gdzie do, nie, do inwalidów chyba. A widzisz, bary są przyjemne. Galerii handlowej na rowerze. Christmas. Chyba się im święta pomyliły. Fabian Wyzga. Mateusz. To jest Aleja Gwiazd. Aleja Gwiazd. Katowice, Spodek i pomnik powstań śląskich. Świętej Anny, Władysław, Ruda Śląska. No kibel je tam dali. Chałupki, Chorzów, Łabędy. Tam za nami się jedzie na Trójkąt Trzech Cesarzy tam. Pomagaj. Tam stoi Ziętek. Ten pomnik. Generał Jerzy Ziętek. Teraz mi zrobi zdjęcie. Chyba można się tak było przyjrzeć. Pomnik powstań śląskich 1920. Tam widać Spodek. Słynny katowicki. Tu jest słynne katowicki rondo. Ja. Widać chwytki już są poskładane. Każdy Ślązok musi być w takich miejscach. Dzisiaj mamy dokładnie setna rocznica odzyskania niepodległości. 1919-2021 powstania śląskie.
droga krajowa numer 1, zdaje się, tu jest. Teraz za tym co kolejnym będziemy skręcać. Rowery miejskie. Zaraz będziesz mieć ten park. Możesz iść do Heidla na to pewnie. Nie wiem, jak jest idzie. Ty idziesz? Lotnisko Muchowiec. No tutaj. A rolkorze, rowerzyści. To zdaje się w 83 roku on tu chyba był. Jan Paweł II. Tu właśnie na lotnisku. Chyba babka go dała, że ona tu była. No. One tu były. O, widzisz. Następnie. O kurczę. Opłać. No tak powinno być, a nie przy meczach jakichś durnych. Ja, on się teraz będzie rozpędzał. No. Ja, to już moment trasę rowerową gdzieś. Katowice Ochojec. Jadymy czerwonym szlakiem w stronę Goczałkowic. No, były. Na pewno jakieś kolejowe. Właśnie, wiesz co, mnie to, nie, tam mnie to wygląda na rury ciepłownicze. Na rury ciepłownicze. Dobra. To są tory do... Ale tu był jeszcze był drugi tor. No ja rozebrany. No, zdaje się, że on już tu chyba nie wróci ten tor. Były dwa.
No może nowe położą. Jeżeli nie położą, to fajna trasa rowerowa by była. No, ale tak blisko to nie wiem. Może być. Nikt ci nie każe, by po torach jeździć. Drogi też są. Ale strasznie dziki, dziki zrywy, nie? No, fest. Choćby dla obryzałki. No to tak leci. Przyzwyczajenia. Co? Mamy czas. Jutro jest wolne. A no faktycznie. No, dlaczego? Dla mnie nie. A no faktycznie wolne. Na którą idzie? Na drugą. No, a, to masz dość czas. A ty masz nawet wolne? Bo my jutro też mamy plany wyruszenia. To na rowerze jedź. Gdzie taka pogoda jak dzisiaj? My są tu. Taj chłopek stoi. Ja. Na Brynowie. I pojadymy przez ten las teraz. Jadymy na Ochojec, Kostupne po i pod Lesie. Po dzisiejszym wypadzie nie będę mieć siły na rowerze. Czerwonym jadymy tutaj. Tak. Na Katowice pod Lesie. A tu będzie chyba teraz, nie wiem, czy 81 druga nie będzie. Wie nawet pobronowane. No. Jaś mi się postanowiłam. Jak proponuję w południe stanąć gdzieś coś jeść. No. Jak będzie czynne. Jakiś obiadek. No jedynie jakieś restauracji. Albo knajpki, albo chociaż cypryn. Lasy murckowskie. Jesień. Czerwony szlak. To jest bardzo stary. Tak. Już nie wygląda na taki stary. A, to rondo w Katowicach, to ono jest imienia właśnie generała Zięcka. Zgadza się, bo on go wybudował. Ale on też był w PZPR, ale to był, on miał pochodzenie szlacheckie, sanacyjny był. On po prostu... On był powstańcem śląskim. Był partyjny, ale był dobry do ludzi. On był partyjny, ale tylko z nazwy. Dobry do ludzi był. No jakby był partyjny, to by z pewnością ten pomnik już nie istniał w dzisiejszych czasach. No oni go z początku ponoć nawet nie chcieli przyjąć. Za to, że był powstańcem, że, no. Że był we władzach przedwojennych. Ale on tak manipulował Warszawą, że... On nawet coś tam z autonomią miał wspólnego wtedy. On tak z Warszawą manipulował. Jakie grzyby tam robił. W balona ich robił. I załatwił ich. On chyba był wojewodą nawet. Taką ścieżkę Zięcek. Proszę aż do domu. Tylko taką trochę na dół. No będzie w Kobiurze. W Tychach będzie trochę kiepsko. W Tychach będzie też taką. Nie będzie przez miasto. Ale tu maleją bielską. Ale kaj tam. Za paprocenami jedziesz. Ja wiem, ale kawałek się jedzie. Jedziesz całkiem z drugiej strony paprocan. Wiem. Koło Promnic. Nie. Znaczy się Promnice będą po lewej nie, stronie. Nie, bo my przez Wilkowyje pojadymy. Po lewej stronie będą Promnice. No. To mogę rozpiąć. Osłabły.
Jedzie kolej śląską. Tam potem teraz pojadziemy w prawo. Teraz pojadziemy pod tunel. A tymi my jechali pociągiem. To jest bocznica chyba do Fiata, tu nie? Do Fiata albo do Browaru. No tu jest taki głupkowaty odcinek tej trasy. To się wózek z Biedronki podpieprzył. Logry. Chwilowo my wyjechali z Tychów. Są my w okolicy Tychy Wilkowyje. Bardzo fajne szlaki rowerowe. Jademy w prawo. Ja mam 30 km. Tak zwano bana. Do Mikołowa? No. Ale popatrzcie, to jak daleko wycięte też. 15 metrów. I pobrunowane nawet. Takie przepisy weszły, że 15 metrów? Tak. Chyba z powodu wichur. No, dokładnie. To w Czarnolesiu też tak robili? Wszędzie. W całej Polsce. Wieża obserwacyjna. Tam coś się robią. Widocznie jakoś pilna robota jest. Jeziorem Paprocańskim. Jednak z przodu wejdziemy. No.
Kaj, tam? Chyba też się jakiś wyjść, nie? Chyba. Wiesz, czy to tam będzie czynne? A tu może być drogo. No nie wiadomo, czy tam będzie czynne. Wiesz, to nie zjadam. Czy co? No Kaj tu rowery zostawi. Chcę zobaczyć. Tam nie ma rowerów. Ja. Zajrzę, stanął w kobiurze. No trochę dali. Mnie nie pogoniło za bardzo, ale już się oblik do ciepłego. Bo ostatnio że Kaś tu był. Witamy w ojczyźnie szakala. Na trasie z Kobiura na Piasek. No i co? No i towarzystwo się jakaś straciło. O, wlezę sobie. Ja. Fajna trasa, super. Ludzi trochę jest. Lezę z koła, o widzicie. Ja, musi być. Taka moja rowerowa tradycja, że jak jest święto państwowe, zawsze mam fana na kole i z nią jeżdża. A dzisiaj przypominam, dzisiaj jest 100 lat niepodległości. Także musi być. O,
Musi być, tak. Co prawda, no flaga z, fana z orłem. O, tak to będzie lepszy widać. Ale no innej za bardzo nie mam, a drugo jest na chałupie. No, już jademy z Kobiura do Piasku. Kilometrów, no stówy dzisiaj nie będzie. Ale była tydzień temu. Na stulecie niepodległości. No w Warszawie chyba już teraz idzie ten cały marsz. Pewnie się już tam tłuką. A my mamy swój marsz niepodległości. Swoja rajza niepodległości. Jak to tak w nocy jest, to są wszyscy obudzeni. No ale on musi trąbić. Takie są przepisy niestety. Ale ta druga skąd tu się wzięła? Co? Skąd się tam ta druga wzięła? Ona była tak, ale tam nie dojedzie. Ja spróbowałam i nigdzie nie dojedzie. Nigdzie? A tu jeden kościół w budowie. By było, no jeszcze wieżę ukończyć. Prosto? Prosto, prosto. Uważaj, bo tu nie ma prosiątka. Będą trzy światy. No. Zwracam honor.
ma określonych godzin. Faktycznie. A mój też? Nie. No nie widzę. Ale torba ci świeci. Torba ja. Jeszcze jakieś 3 km. Światło jest, super. WTR-ką jademy, tu ścima. Fajnie. Czarnolesie. I gwiazd do tunelu. Od zeszłego roku są. Tak nie pomysłowe, tylko tak to ma być. No to całe torowisko. To całe torowisko tu może nowe. Te tory są nowe. Ja i to już koniec tej rajzy. Wiele mamy. Nie widzę. A napiszę na stronie. Fajnie było. Pomnik Powstańców Śląskich odwiedzony. Ja.